przysłowie, gdzie gospodyń sześć, tam nie ma co jeść, zupełnie nie pasuje do Janiej Góry. W centrum tej miejscowości stoi piec chlebowy i nikt nie wyjeżdża z niej głodny. Czy wieś z motywem przewodnim to nie tylko dobry sposób na integrację mieszkańców, ale także na biznes? Sprawdzimy w Janiej Górze, czyli w wiosce chlebowej. To jest program AgroSzansa. Maria Sikorska, witam i zapraszam. Jania Góra to urokliwa wieś tematyczna w Borach Tucholskich, położona wśród pól, lasów i jezior. 5 lat temu jej domeną stał się chleb. Pomysł na temat wiodący wioski jest efektem tego, że od zawsze miała ona charakter typowo rolniczy i zbóż, a tym samym ziarna nigdy tu nie brakowało, podobnie jak gościnnych mieszkańców. Wszystko zaczęło się od inwestycji w piec chlebowy i wypiekania chleba z chrupiącą skórką na podstawie przepisów babć i prababć. Naszą wioskę tworzymy od 2009 roku i na przestrzeni tych lat muszę powiedzieć, że jestem bardzo zadowolona z efektów, do jakich doszliśmy dzisiaj. No wszystko to oczywiście dzięki moim współmieszkańcom. Nie jest to praca jednostek, jest to praca oczywiście wielu ludzi. Przyjeżdżają do nas różni turyści, od najmłodszych, jak wspominałam, przedszkolaków, po uczniów gimnazjum, seniorów, wizyt studyjnych, więc chcemy tutaj pokazać to, co jest najlepsze w naszej wiosce. Do niewielkiej wsi przyjeżdża coraz więcej turystów, których przyciąga zapach i smak chleba. Przyjezdni pojawiają się tu nie tylko w weekendy, ale także podczas organizowanych tu festiwali chleba. Pieczywo znika niczym ciepłe bułeczki. Przyjechałam specjalnie po ten chlebek, bo jest bardzo dobry. Co roku tu jestem i co roku odwiedzam to miejsce. Jest przepyszny chleb. To jest coś pysznego po prostu. Moja mama, jak w domu jeszcze żyła, zawsze piekła chleb i zawsze ten chleb był najsmaczniejszy, najpyszniejszy po prostu. Uwielbiałam coś takiego, po prostu jeść chleb swojski, pieczony. Jeszcze po prostu na liściach z chrzanu układała. To był po prostu rarytas. Zawsze mi ten chlebek smakuje. Jest wspaniały. Pachnący, chrupiący, aż chce się jeść. We wsi są także ścieżki edukacyjne, stąd częste wizyty przedszkolaków i mieszkańców szkół. Takie lekcje w terenie cieszą się powodzeniem. Podobnie jak konkursy i poczęstunki, powodzeniem oprócz chleba cieszą się m.in. podpłomyki. Michał, powiedz mi, jak ci smakuje, co to jest? Podpłomyki. A jak smakują? Dobrze. Jadłaś już kiedyś takiego? To jest z drzemem i takiego czegoś jeszcze nie jadłem. Smakuje? Tak. Od kiedy wieś zaczęła funkcjonować jako tematyczna, wiele się w niej zmieniło. Nie tylko estetyka zagród, ale także kontakty międzyludzkie. Mieszkańcy przyznają, że są bardziej zintegrowani i zmobilizowani do wspólnego działania. We wsi wzrosła także przedsiębiorczość. Pokazujemy naszym gościom, jak kiedyś się siało zboże, jak wyglądało koszenie tego zboża za pomocą sierpu, kosy, jak można było kiedyś młócić, młócenie było cepem. Aby sprawdzić, jak można zwiększyć potencjał wioski chlebowej, do Janiej Góry przyjechali eksperci AgroSzansy. Kamil Kalemba, zastępca dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ekonomista. Dr Ryszard Kamiński, prezes Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich, a także zastępca dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Mienikowie. Marek Szczygielski, wojewódzki inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, specjalizacja produkty regionalne, lokalne i tradycyjne. Bartosz Puchowski, Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK. Specjaliści zaproponowali poszerzenie oferty wioski chlebowej, na przykład o nowe rodzaje chleba. Starać się produkować czy wypiekać najlepsze pieczywo zgodne z recepturami sprzed co najmniej kilkudziesięciu lat, czyli pieczywo z pełnego przemiału, pieczywo na zakwasie, na naturalnym zakwasie,
bardzo dobrze odbierane przez konsumentów są chleby pieczone na przykład na liściu chrzanu, na liściu kapusty. Warto by też sięgnąć do takiego produktu, jakim jest chleb z ziemniakami, który został niedawno wpisany na listę produktów tradycyjnych z naszego regionu. Bardzo dobry piec chlebowy trzeba mieć. No i proponowałbym częściej robić różnego rodzaju pikniki polegające na wypiekaniu pysznego pieczywa i częstowaniu gości, sprzedaży również tego pieczywa. W wiosce przydałby się także kolejny piec do wypiekania chleba. Wtedy sprzedaż pieczywa mogłaby być prowadzona cały rok. Eksperci zalecili wiosce kolejne inwestycje i wprowadzenie nowych atrakcji. Świetny pomysł, ważne, żeby nie był tylko inicjatywą, ciężką pracą ludzi, żeby stał się w pewnym momencie dla jakiejś grupy ludzi sposobem zarobkowania, żeby stał się, żeby tutaj utworzyć kilka etatów. To byłby mój plan, taki rekomendacja dla ambitnej, bardzo prężnej organizacji. Pojawiają się nowe elementy. Widzimy wokół tą infrastrukturę, wokół pieca chlebowego. Bardzo systematycznie rozwija się pomysł na wioskę chlebową. Natomiast wtedy, kiedy chcemy przyciągnąć regularnie większe grupy, na przykład dzieci z Bydgoszczy, z jakichś większych aglomeracji, trzeba by uzupełnić tą infrastrukturę. Można poprawić z pewnością warunki prowadzenia warsztatów w przygotowaniu chleba czy poszczególnych etapów jego przygotowania. Dla mnie paradoks tego miejsca polega na tym, że w wielu innych zainwestowano miliony i nie ma takiego dobrego efektu i tylko są budynki często puste, a tutaj tak wiele się dzieje. Na pewno jest tutaj potrzebny jakiś partner biznesowy, który środki finansowe mógłby tutaj i chciałby zaangażować, albo też chociażby dobre partnerstwo ze strony jednostki samorządu terytorialnego, czy to gminy, czy powiatu. Wiem, że jest pomysł między innymi utworzenia wiatraku młyna, który nawiązywałby do wioski chlebowej, do mielenia ziarna. Myślę, że to jest całkiem dobry pomysł. Eksperci zaproponowali również, by zwiększyć przedsiębiorczość we wsi i skorzystać z unijnych funduszy za pośrednictwem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Mamy do czynienia z organizacją non-profit i ona sama w sobie nie może korzystać z funduszy, którym dysponuje agencja. Musiałaby ona się przekształcić w przedsiębiorstwo prowadzące działalność gospodarczą. Musiał powstać jakiś podmiot bądź osoba fizyczna, która by taką działalność podjęła. Mam nadzieję, że w przyszłości powstanie tutaj podmiot prowadzący działalność gospodarczą. I taki podmiot może korzystać wtedy z pomocy, która jest oferowana przez Agencję Restrukturyzacji. W tej chwili jest to program Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw. Możemy dla przykładu podać tutaj utworzenie na przykład punktu gastronomicznego. Specjaliści zaproponowali także stworzenie klastra turystycznego z innymi wioskami tematycznymi Zborów Tucholskich, a taki właśnie jest tworzony. Wioska chlebowa, wioska wiatru i podcieni, Aniołowo, kraina bajek i rowerów, bieguna zimna i sera czy wioska końca świata. W Polsce rozkwita moda na wioski tematyczne. To wynik zmian zachodzących na terenach wiejskich, przechodzenia z sektora rolniczego i przemysłowego do sektora usług. Czy wieś z motywem przewodnim może być sposobem nie tylko na integrację mieszkańców, ale także na biznes? O tym porozmawiam z Państwa i moimi gośćmi. Grażyną Łańcucką z wioski Rumiankowej Hołowno z województwa lubelskiego. Dzień dobry. Doktorem Wojciechem Kmieciem, socjologiem wsi z Uniwersytetu imienia Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry. Oraz z Robertem Lauksem, specjalistą do spraw przedsiębiorczości z Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Dzień dobry. Co zmieniło się w Hołowni, od kiedy wieś funkcjonuje jako wioska rumiankowa? U nas znaleźli pracę ludzie, którzy do tej pory mieli bardzo niskie jakby mniemanie o sobie. Oni się u nas rozwinęli, urośli, nabrali odwagi, nabrali chęci do życia i nabrali no, czasem ułańskiej fantazji również. Zdecydowaliście się Państwo na rumianek? Skąd ten pomysł? Ten rumianek, który był właściwie tylko czysto rolniczą taką uprawą, w tej chwili troszeczkę mniej mają dochodu z niego rolnicy. My postanowiłyśmy z koleżanką, z którą prowadzimy stowarzyszenie, stworzyć z tego rumianku atut pozarolniczy, taki, który będzie dla turysty niezwykle atrakcyjny. To są olejki rumiankowe, mydła rumiankowe, rumianek, który rośnie i pachnie dookoła. No i to, że wykorzystujemy ten rumianek właśnie i w saunie, i
i nasza kosmetyczka wykorzystuje i masażysta, no i produkty rumiankowe. Czy lepiej wioskę tematyczną oprzeć na motywie irracjonalnym, jak na przykład wioska końca świata, czy lepiej na produkcie regionalnym, tak jak zrobiła to wioska chlebowa? Rzeczywiście są dwie grupy pomysłów, jak tworzyć wsie tematyczne. To jest albo wątek, który wyrasta z rzeczywistości, w której się żyje, albo rzeczywiście takie zupełnie treści, które często są produktem kultury masowej, jak wieś hobbitów, która odpowiada na zainteresowanie hobbitonem, hobbitami i władcą pierścieni. Trudno jest przesądzać, ale wydaje mi się, że to, co jest zakorzenione wokół nas, daje szansę, że ta inicjatywa będzie bardziej żywotna, trwała. Natomiast trendy w kulturze masowej, w popkulturze pojawiają się i mijają. I dopóki Peter Jackson będzie kręcił Władcę Pierścieni, dopóty polski hobbiton będzie miał gości. Natomiast za parę lat ta formuła się pewnie wyczerpie. Krajem, gdzie najwięcej wsi tematycznych próbuje się stworzyć za środki rządowe, to jest Indonezja. I tamten program generalnie nie wypalił, dlatego że odgórnie próbowano narzucać tym wsiom pewne tematy rozwojowe. Natomiast najlepiej, jeśli ten wątek bierze się z jakiegoś oddolnego, nie wiem, spotkania, zebrania wiejskiego albo lidera, który tam funkcjonuje i próbuje miejscowych przekonać. Także zawsze trzeba szukać pomysłów w ludziach, którzy tam mieszkają, bo nigdy nie wiadomo, jak ciekawe inicjatywy mogą powstać w głowie często prostych ludzi. U nas po prostu żywa była tradycja. To nie jest żaden folklor, żadna cepelia, po prostu język, architektura, stroje, przedmioty. To wszystko w życiu tej wsi funkcjonuje do tej pory. I to jest takie niezwykle atrakcyjne, ta turystyka kulturowa teraz modna, ale to jest wieś prawdziwa. Wieś tematyczna może przynieść dochody? W ubiegłym roku odwiedziło nas około 7 tysięcy gości, w tym roku już prawie 10 tysięcy i to jest tylko sezon od kwietnia do końca października. I to już są przychody, które sprawiają, że możemy się rozwijać, możemy inwestować. Za granicą wioski tematyczne funkcjonują już od kilkudziesięciu lat. Czy w Polsce także mają szansę się przyjąć na taką skalę? Nigdzie właściwie na świecie nie stało się tak, że wsie tematyczne stały się głównym motorem rozwoju obszarów wiejskich, ale jest to bardzo ciekawa, obiecująca alternatywa. Wydaje mi się, że mogą stać się dobrym kontekstem do rozwoju obszarów PGR-owskich, gdzie pewien swoisty marazm, który pojawił się na tamtych rejonach, spowodował, że ludzie zaczęli szukać jakichś innych dodatkowych możliwości aktywizacji zawodowej i właśnie wioska tematyczna jest taką szansą. Jakie są bariery w Polsce niepozwalające na powstawanie wiosek tematycznych, tak jak za granicą? Przede wszystkim się wydaje, że tak naprawdę wciąż jest brak woli ludzi, tej oddolnej woli, żeby taką inicjatywę stworzyć. Drugi problem to jest oczywiście problem w kooperacji, z czym mamy kłopoty już od wielu lat. Czyli niski poziom zaufania społecznego do siebie nawzajem ludzi powoduje, że często taki ciekawy pomysł jest nawet blokowany, jeśli powstaje. Ja z kolei zwróciłbym uwagę na taki aspekt jak po prostu strach. Z racji tego, że tworzenie wioski tematycznej musi się często wiązać z różnicowaniem się z działalności rolniczej, a jest to no, działalność, w której osoby się no, dobrze czują, tak? Funkcjonują, są rolnikami już od kilkudziesięciu lat i teraz nagle mają z rolnictwa przejść na sektor usług. No i to wiąże się z pewnymi obawami. 20 lat temu widziałem w Irlandii, jak ludzie tworzyli wieś tematyczną i ten strach wynikał z niewiary, że ktoś jest w stanie taki produkt kupić, że to jest nie do wiary, że ktoś może zapłacić 50 euro za nocleg na sianie w stodole. U nas też była taka sytuacja, że na początku wszyscy mieli, to się nie uda, to nikt nie przyjedzie, tutaj nic nie ma. Był wójt, który był niechętny nowym pomysłom i 12 punktów sprzedaży alkoholu i właściwie ludzie uważali, że nic się tutaj nie uda. I trzeba bardzo dużej energii i bardzo, bardzo dużego jakby wewnętrznej dyspozycji, żeby ten pierwszy trudny etap przejść. Tworzenie wioski tematycznej to nie jest pomysł, my go złapiemy i za pół roku będziemy mieli wioskę tematyczną. Nie. To jest proces. U nas tworzenie się tej wioski tematycznej trwało 5 lat tak naprawdę. A jak zwiększyć potencjał tych wiosek, które już istnieją? To jest rzeczywiście proces nie tylko prowadzący do powstania wsi tematycznej, ale do podtrzymania jej przy życiu. Jeżeli mamy wioskę, która oferuje chociażby dobre jedzenie czy dobre warunki zakwaterowania, możemy liczyć na to, że ten turysta po jakimś czasie do tej wioski wróci. I jedna kwestia bardzo ważna, czyli autentyczność. W Słowenii widziałem taką wieś, którą odwiedziłem dwa razy w ciągu paru lat.
I co się okazało, że po tych kilku latach oni wzbogacali tę ofertę, natomiast zrobili z tego tak naprawdę takie sztuczne, westernowe miasteczko, które nijak miało się do lokalnej kultury, to jakby wymknęło się spod kontroli. I owszem, jeszcze pojawiali się tam turyści z Włoch, których to interesowało, ale to było coraz mniej autentyczne, jakby ten wigor słabł właśnie ze względu na to, że utracono kontakt z tą rzeczywistością, która wyrasta z tradycji. Najważniejsza jest autentyczność. Wsie tematyczne w Polsce przeżywają rozkwit, ale w niektórych krajach dawno przeżyły już swój renesans. Mieszkańcy wsi w Stanach Zjednoczonych do zakładania takich wiosek wykorzystują głównie produkty lokalne. Polowy potencjał. Jest tam na przykład Stolica Czosnku. Niewielką wioskę liczącą 50 gospodarstw odwiedziło w ciągu roku ponad 190 tysięcy turystów. I takich odwiedzin pozostaje życzyć wszystkim polskim wioskom tematycznym. Strąg tęczowy jest cenioną rybą hodowlaną. Jego hodowla w Polsce rozwinęła się szczególnie na terenie Pomorza Gdańskiego, gdzie jest alternatywą dla gospodarki rybackiej Bałtyku. Strągowy ośrodek powstał także na rzece Radwi w województwie zachodniopomorskim. Właśnie tak odbywa się chów i hodowla ryb w firmie z gminy Polanów. W 2005 roku spółka rozpoczęła budowę ośrodka pstrągowego na rzece Radwi. Najpierw powstały 24 baseny tuczowe, wylęgarnia, podchowalnia i budowle doprowadzające i odprowadzające wodę. Potem w zakładzie przybyło basenów narybkowych i tuczowych. W tej chwili ten obiekt specjalizuje się w produkcji narybku i ryby towarowej pstrąga tęczowego. Spółka za pośrednictwem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa skorzystała z dopłat w ramach programu operacyjnego ryby. Dzięki temu w tym ośrodku były możliwe inwestycje w rozwój i modernizację obiektu hodowli ryb oraz zakup maszyn i urządzeń do chowu i hodowli ryb. Firma wzbogaciła się również o transport zewnętrzny. Dzięki pomocy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wybudowaliśmy ośrodek od momentu ujęcia wody na rzece poprzez doprowadzalnik, piaskownik. Wybudowaliśmy następnie 41 stawów tuczowych, 20 stawów narybkowych, podchowalnie, poletka osadowe, lagunę, budynek biurowo-administracyjno-magazynowy. Zajmujemy się produkcją ryby od momentu zakupu ikry do momentu wytworzenia ryby o wielkości mniej więcej minimum 300 gram, które sprzedajemy do dużych odbiorców. Produkcja docelowa zakładu to od 500 do 600 ton pstrąga tęczowego rocznie. Makijaż, zabiegi kosmetyczne czy modna fryzura. Stylistki znają wiele sposobów na to, by nie tylko uatrakcyjnić wygląd, ale także poprawić samopoczucie. Wyjątkowy kącik urody dla pań dzięki unijnym funduszom powstał w województwie mazowieckim. Salon kosmetyczny to biznes, który zawsze znajdzie klientów. Rozmach planowanego przedsięwzięcia zależy oczywiście od ilości pieniędzy, jakimi dysponujemy. Nie trzeba jednak inwestować setek tysięcy złotych, by rozpocząć profesjonalną działalność. Dzięki dofinansowaniu uzyskanemu z pomocą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej powstał Salon Kosmetyczno-Fryzjerski Państwa Eichlerów. Został zbudowany ten budynek, a zakład wyposażono w fotele do strzyżenia, myjnie do włosów, przybory fryzjerskie oraz łóżko solaryjne. Na klientów czeka tu wachlarz ofert. Moi rodzice mają dużą gospodarkę i zawsze wszyscy mi się dziwili, dlaczego akurat fryzjer. Mój starszy brat też się interesuje akurat gospodarstwem, młodszy też zaczyna. Tata, mama nie pracuje, zajmuje się domem, a tu nagle o, ja fryzjer. No ale od małego tak naprawdę lubiłam ten zawód. Jest fajnie, tak jak zawsze marzyłam. Spełniło się jedno z moich marzeń. Dzięki otwarciu salonu fryzjersko-kosmetycznego jego właścicielka zyskała pozarolnicze źródło dochodu, a dwie osoby znalazły w tym miejscu pracę. Jeszcze kilka lat temu wiele małych regionalnych browarów upadło. Trudno było im wytrzymać konkurencję z potentatami. Teraz mówi się, że to właśnie małe browary spijają piankę. Dzięki unijnym dopłatom z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podwyższają jakość produktu i podbijają rynek.
Klienci są coraz bardziej świadomi, a ich wymagania rosną. Częściej sięgają po produkty, które są same w sobie gwarancją wysokiej jakości. Aby osiągnąć produkty wysokiej jakości, trzeba inwestować. Dlatego browar z Pokrówki skorzystał z agencyjnych dotacji, dzięki czemu mógł kupić nową linię technologiczną do produkcji piwa. Maszyna ta przyczyniła się bardzo w naszej firmie do rozwoju przedsiębiorstwa. Zostało zmniejszone zużycie wody, zostało zmniejszone zużycie prądu, zostali przeszkoleni nowi pracownicy i przy okazji wymieniliśmy pozostałe elementy linii rozlewniczej. Produkcja na godzinę to jest około 12 tysięcy butelek. W ramach projektu zostały zatrudnione 3 osoby, które pracują na linii technologicznej, jak również zarządzają produkcją. Wiele osób zastanawia się, czy boom na piwa regionalne nie minie. Ludzie nacieszą podniebienia i wrócą do tradycyjnego piwa z puszki. Tym bardziej, że piwa z regionalnych browarów są z reguły droższe. Według ekspertów od produktów na bazie chmielu, rynek niszowych, regionalnych piw w Polsce dopiero się rozwija, ale zainteresowanie nimi z pewnością będzie wzrastało. Już teraz duże koncerny starają się wprowadzić na rynek nowe marki stylizowane na piwa regionalne. Na tym kończymy AgroSzanse, a w kolejnym odcinku powiemy m.in. o dodatkowych, pozarolniczych źródłach dochodu. Dziękujemy widzom za wszystkie zgłoszone nam tematy i przypominam, że czekamy na kolejne tuż po programie. Ja się już z Państwem żegnam. Do zobaczenia za tydzień o tej samej porze.